Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Jedna z najbardziej emocjonujących gier, w jakie grałem i jakie w ogóle będą na moim kanale. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo kurczę. Naprawdę się nieźle pocę przy tej grze i dostarcza mi wiele adrenaliny, więc zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Zostańcie ze mną do końca, bo warto. I zaczynamy las stanowy. Kolejny fragment tej gry. Pagani Huayra. Okej, kogo tutaj mamy? Wow. Kogo my tutaj mamy? Mamy przede mną jakiegoś Camaro. O, już uszkodziłem trochę Huayrę. God damn it. Był to jakiś skrót, ale sobie go pominąłem. O kurde, no. Na samym początku musiałem tak brzydko zniszczyć ten samochód. A on tak ładnie wygląda. No może nie z tyłu, z przodu mi się bardziej podoba. I BMW GTS, no, żegnamy. W ogóle te samochody już są tutaj nieźle stuningowane. Zastanawiam się, czy mamy jakiś tutaj pakiet tuningowy, wiecie, taki poszerzający do mojej Pagani, mojej Huayry. Okej, na razie idzie dobrze. Pokonałem już kilku przeciwników. Cholera, co oni tak... Oj! Kurde, trzeba było wcelować w dziurkę. Niestety nie udało się, bo tu jest wąsko. Jest ciasno. Okej, mamy forum na GTS znowu. Ej, gdzie ja jestem? No dobra. Ale grzeje ta Fordzina. Dobra, spadaj Fordzina. Tym razem spróbujemy ten skrót przejechać po mistrzowsku, moi drodzy, bo po to jestem w tym NFS-ie. God damn it. God damn it. Jeszcze raz. Tym razem musi się udać, ponieważ jestem fanem NFS-ów. I to nie może być tak, że ja tu przegram, czy coś w tym rodzaju. Taki wielki fan NFS-ów jak ja musi sobie poradzić z najgorszymi przeszkodami w każdym Need for Speedzie. Okej, jedziemy dalej skrótem. Nie, wypadnę. Oj. Dobrze. Jakoś idzie, chociaż jest ciężko. W ogóle nie wiem w którą stronę mam się tutaj ułożyć do zakrętu. Jak? O kurde. Ale chyba udało mi się wyprzedzić sporą grupę przeciwników. Wspaniale. Kolejny skrót, ale tego sobie daruję, bo on chyba nie jest zbyt korzystny. Huayra niespecjalnie radzi sobie na szutrowej trasie. Tam widzimy jakiś samolot. Myślałem, że szykuje się do lądowania, ale on sobie po prostu zrasza tutaj pola. Zobaczcie, jak to wygląda. Okej. Zdaje się, że mam już chyba wszystkich pokonanych. Huayra jest naprawdę szybka. Ja nie wiem, czemu wam się nie podoba, jak mówię fujara. Mi się tak bardzo podoba, jak mówię do niej taka moja kochana fujarka. A wy się czepiacie, że o, to jest Huayra, Lucek. Nie możesz tak mówić brzydko. To tylko gra. Nie zabiłem się. A no tak, to nie Need for Speed Most Wanted. No i wspaniale, zobaczcie, trochę zniszczyłem ten mój samochodzik. Ale przynajmniej dojechałem jako pierwszy. Użyłem tam kilka powtórzeń, tak? Okej, kontynuujmy naszą jazdę. O jest, autostrada, wspaniale. Musimy złapać tutaj strumień. Co, już zjeżdżamy? Oh, fuck, man. Co tu mamy, Gallardo? R8. Musimy teraz chyba te pozycje zdobywać, bo wiecie co? Powoli, wielkimi krokami. No wielkimi krokami właściwie zbliżamy się już do Nowego Jorku, gdzie czeka nas ostateczna rozgrywka. Ostateczny pojedynek z bossem. I właśnie, trochę spoileruję, a ponoć tego nie lubicie. Ale i tak będę spoilerował. Okej, mamy stację. To jest wspaniały moment na to, żeby sobie zmienić samochód. Yeah! I co? Bierzemy RSR, co nie? Mieliśmy brać RSR... a co to? Z06 limitu... Karbonka! Oh man!
Co tu jeszcze mamy? Camaro S, El Camino SS, okej. Okay. O, no co to? BMW M3 Sport Evolution, god damn it! Yeah, unikalny, to jakieś coś. Ej, Mazda RX7 RZ. Co to za wozy? McLaren MP4, dobra, to wiem. Ja pierdziele. A to co to? Też jakiś unikalny. Skąd ja mam te samochody do cholery? RSR? Co tu jeszcze? Meganka. Aha, bo to jest jakby wyższy poziom w grze. O, man. WLX STI. Też jakiś unikalny, jakieś coś. No dobra, to wiecie co? Co by tu wziąć? Nie, ja biorę karbonkę, wiecie? A to jest bryka, no. Potworek. Wow, 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 wow. Jedziemy, potworku. Ciskaj, pokaż co potrafisz. Teraz wszystkich załatwimy tutaj. Policja nie da nam szans. Nie da nam rady. Co, wszystkim tu poradzimy, ale pędzi ten samochód. Okej, jakaś wielka blokada drogowa, coś się dzieje, wow, 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 wow. No kiepsko, kiepsko, jest źle, jest źle. God damn it. Który jest? A, oh fuck. Pokonałem dopiero pierwszego zawodnika. Właściwie ostatniego, a muszę jeszcze pokonać pięciu. I nie wiem ile mam do końca tego odcinka. To będzie ciężkie zadanie, moi drodzy. O, spadaj. No nie, spadaj. Dobra, dobra, widzę ich tam, dobra, gonimy, gonimy, gonimy. Policja mnie tu cały czas siedzi. Czemu nie goni tych pierwszych do cholery? Przecież oni też zapieprzają ładnie, zobaczcie. Jeszcze tylko 5 pozycji. Dobrze mówię? Nie, 4 jeszcze. O, 3, 2, 1 pozycja. Super velocze, wow. Wyprzedziliśmy wszystkich, korweta jest niesamowita. Wow. Policja, 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 niedobrze, niedobrze, spadaj stąd. Damy sobie radę, damy sobie radę. Punkt kontrolny, tak jest, zaliczony. Za mną jedzie McLaren MP4, hamujemy, hamujemy, będzie wyskok, ostry skręt. Policja wypadła z zakrętu, ale my się nie poddajemy. MP4 mnie tutaj atakuje, ostatnia prosta, nitro do końca, gaz do dechy. Oh. Boże, ale mam mięśnie brzucha napięte, w ogóle nie wiem czemu. Przecież mięśnie brzucha tu nie pracują, tylko ręce. A tu chyba z tego podjarania. Okej, okay. I co tym razem? Zobaczcie na to, jak to ładnie wygląda. Mamy tutaj do czynienia z Nissanem 370Z, w którym siedzi piękna Mila Belova. Jak sama siebie opisała, nie zależy jej na kasie, zależy jej tylko i wyłącznie na dobrej zabawie. Chwileczkę, chwileczkę, tak się patrzy do tyłu, ja chciałem zmienić kamerę, o właśnie, o właśnie, o yeah! Gonimy ją, gonimy, gonimy! O, zarzuciło troszeczkę, to jest korweta, więc czuć ten tylny napęd, co nie? Czasami nawet brak kontroli nad mocą, jaka drzemie pod maską tego muscle cara. Cholera, została za mną. Takie, ooo, tak, zobaczcie, jest zaraz za mną. Cholera jasna. Nie dam jej po prostu mnie wyprzedzić, nie ma szans. Ona coś w ogóle słabo jeździ. Ten jej Nissanek malutki nie da mi rady, gwarantuję wam to. Okej. Okay. Wow, wow, wow. To jakiś kobalt się ukrył. Spadaj stąd! Okej, okay, ja naręczyn trochę. Tak jest, wow! Trochę przesadziłem. Wow, ale tu ostro jest, strasznie ostre zakręty. Ale i z nimi sobie poradzimy w mojej korwecie. Korweta, jak ktoś ma korwetę w ogóle wyposażoną, jak ktoś ma, siedzi za sterami za sterami korwety, to ma plus 5 do szybkości, tak jest. Dobra, wyprzedziła mnie ta sexy bitches, dzika bomba. Dzika, dzika bomba. Chodź tu. O!
the hell? Ej, ona jest dobra. Ona coś zaczęła nagle szybko szpilać tutaj. O! 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 Okej, okej. Świetnie, chodź tu. O! Jezus, ale zarzuciło. Dobra, teraz musimy złapać jakoś... No jakim cudem ona tak zapieprza? Ja pierdzielę. Dobra, punkt kontrolny. Zdaje się, że to już będzie ostatni odcinek na tym... na tym wyścigu, na tym pojedynku. Ojej, oj, jest ciężko. Jednak ona nie jest taka słaba. Ona udawała, że jest słaba. Ale te liście przepięknie wyglądają. Widzę już metę, widzę już metę. Jezus, spadaj stąd. Jest, jest. Znowu mam napięte mięśnie brzucha. What the hell? Dobra, mamy 11. pozycję. Wspaniale. Oh yeah. Czy będzie jakaś stacja, żeby zmienić sobie samochód? Wow, jak tu pięknie. Zobaczcie, ja czekałem na ten moment. O, jak te liście cudownie wyglądają. Kurczę, to jest najfajniejszy fragment w tej grze. Tutaj mamy tylko do pokonania czas. O, nie tylko. Zobaczcie, kto się ukrył za... Co to jest? O, jaka Pagani? To jest Lamborghini Gallardo. Co mnie tutaj oszukujecie? O fuck, są tak? Ja pierdzielę, jak to wygląda. Ej. No nie mogę po prostu. Zobaczcie, jak tutaj fajnie widać tą prędkość. Jakieś prześwitujące światło. No nie, no to jest to. Goni mnie ciągle ten policjant. Cholera jasna. Spadaj stąd, spadaj, ja tu biję czas, nie widzisz? Wow! Jezus, prawie spadłem, widzieliście to? My gosh. Dobra, 10 sekund. O, o, o! Dawaj! Dobrze, udało się. I stąd galarm. Wow, tutaj jakaś blokada. A tylko jeden radiowóz, więc to nie jest problem na mojej korwety. Lekki drift i gaz do orechy. Co on tak grzeje? Stawiłem go na razie z tyłu. A on taki jakiś undercover jest, strasznie szybki. Zobaczcie, ja tu na nitrze grzeję. On dalej, spadaj. Chciałem go w przepaść stegować, ale się nie udało. Okej, ale on ma jakąś energię nad dachem. Więc zdaje się, że mogę go... O, właśnie, tak jest. Lubisz to, suko. O, rozwalił. What the hell. 9, 8, 7, 6, 5, 4, o, wygrałem. Nie, jeszcze nie. O! Ostry zakręt jakiś taki. Goddammit. O! Ja pierdzielę. O, ktoś jedzie z przodu! Nissan GTR, ale udało mi się uniknąć kolizji. Spadaj stąd. Co tu się dzieje? Ja dziękuję, co powiecie na to? Jak to wygląda tutaj wszystko? Okej, okay, tutaj już trochę są zaschnięte te drzewa. Zdaje się. O kurde, ostatnia chyba prosta. Tak jest, nie mam nitra. Czy zablokuje, co on zrobi? Cztery. O. Kurde, znowu. Dobra, nieważne. Wow, to jakiś króciutki taki fragmencik był. Nie jestem z tego zadowolony, bo to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w tej grze. Odblokowałem miliard główien i teraz będzie mi się to wyświetlać po kolei. Ja nie mogę tego w żaden sposób pominąć. Klikam jakieś X-y, jakieś krzyżyki na tym padzie i nic. God damn. Dobra, chodźmy dalej. Co tu jeszcze mamy? Jest następny odcinek. O, teraz będzie tak trochę bardziej ponuro, pochmurno, trochę industrialnie, trochę miastowo. Ej, to nie jest czasem Nowy Jork już? Wschodnie wybrzeże. Uuu, champagne. Zaraz będziemy pić szampana w Nowym Jorku. I kogo mamy tu do pokonania? Eddie Cookie. Eddie Ciastko. Okej. Okay. Jo, korwetka. Piękna korwetka. Kurde, czemu ta kierownica się nie obkręca? Dobra. Mniejsza o to. Okej. Okay. What the hell? Nie, wszystko jest w porządku. No to jedziemy sobie rekreacyjnie chyba trochę, co? Czy będzie jakiś pojedynek jednak? No, to jest pojedynek. Mam tylko jednego rywala do pokonania, jak widzicie. Okej. Okay. Wow, jak tu fajnie tą szybkość widać. Co on ma za samochód? Nissana Hypera?
Trzeba dobrze widzenie, jakiś Mustang chyba. Cholera wie co to jest. Muszę się zbliżyć. Mustang chyba. No jakiś kurczę po porządnym faceliftingu. No dobra, ładnie, ładnie. Ładne widoki są, świetnie jest, wszystko mi pasuje, tylko ja chcę wygrać. Najlepiej za pierwszym razem, a nie żeby mi tu jakieś kobalty zajeżdżały drogę bezczelnie. Tak jest, tak jest, tak jest, korweta! Nitruj, nitruj, dawaj. Świetnie, świetnie, uwaga, przepaść! Oj! Trzeba tu jednak uważać. Jakieś kurde budowle ze średniowiecza. Ej, zaraz, to jest USA. W USA nie było średniowiecza. W USA nie było średniowiecza. Nie było takich budowli chyba w średniowieczu. Chociaż cholera wie, jakie tam były budowle. O! No dobra. I oj, 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 przepraszam, przepraszam. No tak, oczywiście, mnie 75 km za nim zrespawnowało, zajebiście. A tak mi się go pięknie udało odwrócić. W ogóle nie wiedziałem, że to możliwe. Nie wiedziałem, że tak można zrobić, ale zobaczcie jak pięknie on wymija te trafiki. Chodź tu. Chodź tu. Jestem zwariowany lucek dzisiaj. Zamorduję cię, jeśli z tą nie wygram. Czujesz to? Czujesz to? O, zobaczcie jak się poddaje. Kurde, usłyszał mnie. A teraz tak. O nie. O, o, kurde, koniec! What the fuck? Przegrałem. Cholera jasna. Dobrze, trochę go tu podgoniłem. Spróbujmy. What the fuck? Dobra, powracamy. Trzeba wykorzystać ten powrót, bo ja nie widzę tego. Nie widzę tej wygranej po prostu. Yeah, fuck. Co się stało? Co się. Ojej, przepraszam. Coś się stało, nie? W porządku? Okej. Okay. Ale słabia. No dobrze, no nie będziemy na niego czekać, no. Tam miał jakiś wypadek, nie wiem co się mogło właściwie stać. Jakiś poślizg wszedł czy coś. Tutaj mamy już most. Ten ostatni fragment, gdzie już nic nie może stać, na 100% wygram. No nic, no. Nie miał po prostu tyle szczęścia, co ja umiejętności, więc tym razem po prostu przegram. No, tak to już jest, takie jest życie. I teraz mamy tereny industrialne. Nie kojarzą mi się zbyt dobrze, bo ostatnim razem jak tu byłem, to wszystko wybuchało. Znaczy, byłem w podobnym miejscu w Chicago, pamiętacie? Z mafią, starcie takie, no, niezbyt ciekawe. Przede mną jest Lamborghini Super Veloce LP670. I doganiamy wszystkich. Oja! Sesto Elemento! Czujecie banie? Na pozycji 8. Zobaczcie. No nie? Ooo! Ja pierdziele! Ale się normalnie wszystko przede mną tak. Ja się spatrzę na bok, podziwiam Sesto Elemento, którym zresztą chciałbym się przejechać. Posiada jakieś opcjonalne malowanie z zielonymi zakończeniami. Ciekawe. Zobaczcie jak pędzi. Najszybsze, najlepiej przyspieszające Lamborghini, zdecydowanie. Chodź tu Lamborghini, chodź. No złap się strumień, łap się. O, wypadłem z zakrętu. Ale te sesto gna. Kurde, doganiają mnie tu. Ups, coś się stało? Nie wiem, tam coś. Okej. Jest. Wyprzedzamy wszystko. Tak, wygram. Jaki krótki fragmencik trasy. No masakra. No nic, którą mam teraz pozycję? Siódmą. Ej, słuchajcie, to zaraz koniec. New Jersey! Zaraz będzie Nowy Jork. Właściwie to już jest. Okej, co mam? Trzech przeciwników do pokoju.
Pogoni Zonda Cinque? Chyba tak. Chodź tu Cinque. Uwaga. I... nie, co to jest? Tu Cinque jest. Gdzie ona jest? O, ja pierdziele, zapieprzam. Jezus. Chcę mieć ten samochód, też chcę tutaj sobie pojeździć. Ojej, tutaj coś będzie więcej, to nie jest tylko zwykłe jakieś tam ściganie. Podejrzewam, że zaraz się dołoży tutaj, znaczy dołoży, dołączy policja. O, fuck, dogonię mnie, już mnie nie dogonisz, na. Dobra, mamy checkpoint, doganiamy kolejnego frajera, co tym razem? Pewnie znowu jakaś super bryka. Co to jest? Aventador ze spoilerem, który go szpeci. Ja pierdzielę, jadę pod prąd, czemu? Czy to jest Aventador? Tak, to jest Aventador. Spadaj, wspaniale. Mogłem jednak jechać pod ten prąd. Wow. Jechać pod prąd i by było znacznie wygodniej dla mnie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, łapię pobocze. No dobra, wyprzedziłem go już. Ale trochę uszkodziłem moją piękną korwetkę. Coś się tutaj odczepia czy coś. Okej, Gdoganie, zobaczcie jak pędzi pięknie. Ja pierdzielę. Okej, tutaj mam jakiś wyskok. Zaraz ostry skręt w lewo. Nie wiem dlaczego ja przyspieszam. Tu trzeba hamować i to bardzo. Mamy jakiś skrót. On się tutaj nam okaże przydatny. Będą tu dwa zakręty. Jezus. Nie! Co ja robię? Dobrze robię. Nieźle robię. No dobrze. Okej. I co teraz mamy? Ej. Co to tam jedzie do cholery? Jakieś kurcze Bugatti. Nie, w tej grze nie ma Bugatti, ale jest chyba jakaś R8 taka naprawdę po niezłym tuningu. Cholera. No, nie, to jest Porsche LSR. Z daleko nie było widać. A to jest całkiem podobny do R8. Zobaczcie na to. Ja, ostry zakręt. No w każdym NFS-ie ci przeciwnicy pokonują te zakręty jak nie wiem. Oglądajcie sobie jakiś mój odcinek z Undergrounda. Ja pierdzielę, szczególnie te pierwsze. Yo, co się dzieje? Oh shit! Dawaj, kurczek, what the fuck? 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, spadaj! Jest! Przyciłem go. Ja pierdzielę. Wow, mój brzuch. Dobra, ja odpadam, słuchajcie. Dzisiaj już nie dam rady w to grać. Zostało mi 4 przeciwników do pokonania. Odcinek końcowy będzie za tydzień. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.